Mi się podobają lampiony, bo takie ładne mają kolory, tak ładnie jest. Lampion jest? Tak. Podobał Ci się ten spacer w nocą? Tak. Noc, światło i jeden z najpiękniejszych ogrodów świata. Warszawiacy już po raz trzeci witali wiosnę w trakcie zimowego wieczoru światła. To jest Gardens of Light, czyli innymi słowy Ogrody Światła. Jest to projekt złożony z pięciu znakomitych, można powiedzieć, rezydencji światowych. Pod osłoną nocy setki mieszkańców stolicy z lampionami w rękach przemierzały nieodkryte zakątki Łazienek Królewskich, by na nowo poznać ten przepiękny park. Znam łazienki, słyszałam o właśnie wystawie, o różnych trasach. Postanowiliśmy sprawdzić. Muszę panu powiedzieć, że się nie spodziewałam. Mnie siostra wyciągnęła i nie chciałam przyjść, ale teraz to bym żałowała, że nie przyszłam. Ta pogoda super przyciąga po to, żeby spędzić wieczór w bardzo przyjemnej atmosferze. Bardzo dużo ludzi jest, pięknie, kolorowo oświetlone są. Wydarzenie przyciągnęło do parku całe rodziny i grupki przyjaciół. Byli rodzice z dziećmi i dziadkowie z wnukami. Organizatorzy wyznaczyli trzy trasy, zaczynające się w różnych punktach parku. Przy pomniku Chopina, Agricoli i od bramy przy ulicy Gagarina. Punktem wspólnym, gdzie zakończył się spacer, był dziedziniec przed pałacem na wyspie. Tu odbył się koncert jazzowy zespołu Sonofrenia. Żegnamy zimę, którą też dzisiaj pożegnaliśmy, a jednocześnie odkrywamy coś nowego. Może i wiosnę, może światło. Dzięki zimowemu wieczorowi światła wielu warszawiaków mogło na nowo odkryć Łazienki Królewskie. Z zupełnie innej, bardziej tajemniczej perspektywy. A w przyszłym roku przyjdziesz? Tak, teraz mi się bardzo podoba i... Może uda mi się zrobić jeszcze lepszy lampion.